wtedy markowe hutnictwo żelaza kwitło w sercu Polski na terenie Gór Świętokrzyskich już w czasach przedhistorycznych. Wzdłuż biegu rzeki Kamiennej, na terenach bogatych w rudę i inne bogactwa naturalne, od wieków skupiały się hutniczo-przemysłowe osady, których główną racją bytu było wytapianie i obróbka żelaza. Z owej szacownej, wielowiekowej tradycji wywodzą się Starachowice, trzeci co do wielkości ośrodek miejski na Kielecczyźnie, malowniczo usytuowany na wyniosłych zboczach Doliny Kamiennej, w połowie drogi między Warszawą a Krakowem. Miasto zarazem stosunkowo młode i sięgające korzeniami w głąb dziejów, co jest paradoksem tylko pozornym, bowiem w wypadku Starachowic na początku była huta, a potem dopiero miasto. Już w XV wieku powstaje w Krzyżowej Woli Kuźnica, założona przez właścicieli tych terenów cystersów z pobliskiego Wąchocka, zaś z wieku XVII pochodzą wzmianki o usytuowanej obok Kuźnicy osadzie zwanej Starachowicami. Również z inicjatywy cystersów powstaje na tym terenie pod koniec XVIII wieku pierwszy wielki piec. Kolejne jednak i bardziej okazałe powstają dopiero po przejęciu tego rejonu przez Zarząd Głównej Dyrekcji Górniczej Królestwa Polskiego w latach 1836-1842. Jeden z pieców weteranów pracował, po licznych modyfikacjach, do roku 1968 i stoi w Starachowicach do dziś jako unikatowy w skali światowej zabytek budownictwa przemysłowego. W 1875 roku powstaje spółka akcyjna Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych, która wkrótce staje się jednym z największych producentów żelaza w Królestwie Polskim. Zaś w roku 1920 zakłady przekształcają się w potężne przedsiębiorstwo zbrojeniowe pracujące na zamówienie rządowe. Przez cały ten czas Starachowice nie mają statusu miejskiego. Rozrastają się wprawdzie ciągle, ale jako osada przyfabryczna. Zestaw rozmaitych kolonii robotniczych i inżynierskich, których byt zależy ściśle od istnienia zakładów. Dopiero tuż przed wojną, dzięki połączeniu ze starym pobenedyktyńskim miasteczkiem Wierzbnik, powstaje organizm miejski o nazwie, ustalonej ostatecznie dopiero w 1952 roku, Starachowice. W roku 1948 zakłady starachowickie przekształcone zostają w fabrykę samochodów ciężarowych Star. Zmienia się zatem profil produkcji, ale nie zmienia się bynajmniej model współżycia miasta i zakładu. Star pełni rolę przedsiębiorstwa miastotwórczego. Większość dorosłych obywateli Starachowic jest zatrudniona lub w inny sposób związana zawodowo ze Starem. W mieście, jak na całej przestrzeni jego historii, panuje monokultura przemysłowa. Po roku 1989, w okresie przemian i reform gospodarczych, owa monokulturowość doprowadza do katastrofy. Wskutek załamania się dotychczasowych rynków, utraty kooperantów i rosnącego zadłużenia, FSC staje na progu ruiny. Koniecznością staje się redukcja załogi, po której kilkanaście tysięcy osób zostaje bez pracy. Na szczęście ani obywatele Starachowic, ani władze miasta nie opuszczają bezradnie rąk, ale wydają energiczną walkę postępującemu bezrobociu. Jako jedne z pierwszych miast w Polsce opracowują Starachowice program restrukturyzacji miasta. Władze miejskie uczestniczą aktywnie w restrukturyzacji Stara, przejmując obiekty sportowe, kulturalne i mieszkaniowe należące do firmy, umarzając długi wobec miasta, obniżając podatki i opłaty oraz przyczyniając się do zagospodarowania wolnych zasobów firmy. Zabiegi te już teraz zaczynają przynosić rezultaty, choćby w postaci wdrożenia w Starze, mimo trudności, produkcji nowego modelu małej ciężarówki, mającej szansę stania się przebojem rynkowym. Zachęcani korzystnymi warunkami finansowymi, przedsiębiorcy mają w Starachowicach w czym wybierać. Czeka na nich wiele gotowych i oprzyrządowanych obiektów. W samym Starze wiele hal czeka na nowego gospodarza. Dobry początek zrobiła już firma Gerda, która przygotowuje już obiekty dawnego zakładu budowy maszyn do produkcji swoich zamków i kas pancernych.
O dobrym kierunku działań restrukturyzacyjnych świadczy choćby fakt, że Starachowice jako pierwsze uzyskały środki z funduszu FARE, wspierającego inicjatywy lokalne, ale przede wszystkim powstawanie coraz liczniejszych firm zapewniających nowe miejsca pracy. Zakład Krawiecki Inchro powstał jako jednoosobowa spółka Skarbu Gminy. Jest to zakład pracy chronionej, zatrudniający kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. Gmina jest także udziałowcem spółki FOKA, zatrudniającej następne kilkadziesiąt osób i produkującej coraz ciekawsze modele dziecięcego obuwia. Wprawdzie palenie tytoniu nie jest zwyczajem godnym polecenia, ale w zagrożonych bezrobociem Starachowicach rozpoczęcie produkcji przez firmę MCT, mającą zatrudniać docelowo około 500 osób, jest zjawiskiem pozytywnym. Już z kilku dotychczasowych przykładów widać wyraźnie, że gospodarze miasta zmierzają usilnie do zróżnicowania działalności produkcyjnej, tak by losy miasta nie były już więcej zależne od kondycji jednej tylko dominującej gałęzi przemysłu. Nie dziwi więc fakt, że pomieszczenia przejętego od Stara Domu Kultury zostały przez miasto przekazane nieodpłatnie Krajowemu Centrum Obliczeniowemu Klubu S, zatrudniającemu zresztą kolejne 80 starachowiczanek. Prowadzone przez miasto roboty publiczne także dają możliwości zatrudnienia bezrobotnym. Na dużą skalę otworzyły te możliwości prace przy instalacji nowej centrali i sieci telefonicznej, największej inwestycji infrastrukturalnej w mieście w okresie powojennym. Nowoczesna cyfrowa centrala Alcatel o pojemności 15 tysięcy numerów powinna być także kolejną zachętą dla ludzi interesu, którzy ze Starachowic będą mogli komunikować się bez problemów z całym światem. Firma Exbud, przejmując obiekty upadającej spółki Odlew Star, uratowała przed bezrobociem ponad 700 osób. Produkowane tu odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego i staliwa węglowego bliższe są rzecz jasna tradycji przemysłowej Starachowic niż buty i papierosy. Ale reformy ostatnich lat nauczyły nas, że ważna jest różnorodność działań gospodarczych, uodparniająca na skoki i koniunktury. I ku tej różnorodności zmierza się konsekwentnie w dzisiejszych Starachowicach. Absolutną nowością w pejzażu gospodarczym Starachowic są wielkie, nowoczesne zakłady mięsne Konstar, spółka z dominującym udziałem amerykańskiej firmy Epstein.
Nigdy dotąd produkcja spożywcza nie była specjalnością miasta. Nigdy też żaden zakład nie mógł nawet marzyć o konkurowaniu ze Starem pod względem ilości produkcji, obrotów czy wielkości zatrudnienia. A tymczasem Konstar już pomału zbliża się do dzisiejszego Stara, zatrudniając przeszło 1500 osób i stając się tym samym jednym z największych pracodawców w mieście. A jakość i różnorodność wyrobów firmy jest naprawdę imponująca, o czym świadczą chociażby szerokie kontakty handlowe Konstaru w całym kraju. Korzystne warunki dla przedsiębiorczości w Starachowicach sprzyjają nie tylko dużym firmom i bardzo zasobnym inwestorom. Istnieje tu dobry klimat także dla drobnej, prawdziwie prywatnej inicjatywy, czego przykładem jest chociażby powstawanie nowych, przytulnych i estetycznych kawiarni i restauracji. Zakorzeniona w powszechnej świadomości funkcja miasta przemysłowego nie pozwoliła dotąd Starachowicom wykorzystać w pełni innych możliwości rozwoju. A potencjał możliwości, na przykład jako centrum regionu turystyczno-rekreacyjnego, jest naprawdę znaczny. Miasto leży w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczych Łysogór, otoczone jest pięknymi lasami, w okolicy sporo atrakcyjnych zabytków. W samych Starachowicach, w centrum miasta, znajduje się piękny uskok skalny, tak zwane odsłonięcie geologiczne, przywodzący na myśl dziką urodę górskich urwisk. Staromiejskiego uroku doszukać się można w uliczkach dolepionego do Starachowic w 1939 roku wierzbnika, stanowiącego przez wieki kość niezgody między jego fundatorami, benedyktynami ze Świętego Krzyża, a cystersami z Wąchocka. Z pewnością mało kto wie, że na terenie owego, stanowiącego dziś dzielnicę Starachowic, wierzbnika, znajduje się jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce.
Nieliczni także wiedzą, że Starachowicki Wielki Piec został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury Przemysłowej. Niebagatelne są tu także możliwości uprawiania sportu. Poza stadionem i kortami tenisowymi wciąż rozrasta się i rozbudowuje strzelnica sportowo-myśliwska, na której przed wojną przestrzeliwano słynne boforsy. Funkcjonuje kryta pływalnia, oraz odkryte kąpieliska Lubianka i Piachy. Niewiele jest już chyba w Polsce miejsc, gdzie tak jak tu można zażyć przejażdżki staromodną, wąskotorową ciuchcią. Na dodatek trasą wiodącą do zabytkowej Iłży, a biegnącą przez bujne, bogate w grzyby i zwierzynę lasy. W bliskim Wąchocku mieści się jeden z najciekawszych polskich zabytków. Opactwo cystersów pochodzące z XIII wieku. Cystersi, niegdyś prawdziwi ojcowie Starachowic, jako właściciele ziem, na których powstała osada i główni inwestorzy, i dziś mogą okazać się przydatni miastu, jako główna atrakcja polskiej części międzynarodowego programu turystycznego Europejski Szlak Cystersów. Szacowne i atrakcyjne turystycznie jest dawne opactwo benedyktynów na Świętym Krzyżu. Także związane z dziejami miasta, jako że benedyktyni byli założycielami i właścicielami dzisiejszej części Starachowic, Wierzbnika. W późnogotyckim klasztorze przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, zaś w skalnej krypcie spoczywa, rozsławiony przez Sienkiewicza, książę Jeremi Wiśniowiecki. Thank you.
Skoro już raz przywołaliśmy nazwisko pana Sienkiewicza, przypomnijmy jeszcze na zakończenie jedno zdanie z jego trylogii Ku pokrzepieniu serc pisanej. Nie ma takich terminów, z których by viribus unitis przy boskich auksiliach wybrnąć nie było można. Dodajmy jeszcze, że wystarczy bardzo chcieć i energicznie, a rozumnie działać, a i bezrobocie okaże się przeciwnikiem możliwym do pokonania, czego, miejmy nadzieję, przykład Starachowic wkrótce dowiedzie.